Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarze poświęconym psychodelikom, zorganizowanym przez Uniwersytet SWPS. Ja nazywam się Norbert Jamrus i jestem psychologiem. Prowadzę prywatną działalność w Poznaniu, prywatną praktykę oraz online. I dzisiaj będę gospodarzem tego webinaru, a ze mną jest dziś Maciej Lorenz, socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Czy psychodeliki uratują świat, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego oraz członek jego zarządu. Tak jest, Maćku, wszystko się zgadza. Tak, witam Cię serdecznie na webinarze Uniwersytetu SWPS Strefy Psyche. Witam również Państwa, naszych widzów. Bardzo jest nam miło, że jest tyle obecnych osób i że ten webinar cieszy się takim zainteresowaniem. W trakcie tego webinaru zachęcamy Państwa do tego, żeby prowadzić dyskusję na czacie oraz zachęcamy do zadawania pytań. Ja postaram się te pytania tutaj wkomponować w naszą rozmowę. Maćku, czy mógłbyś przybliżyć nam trochę, czym się zajmujesz, nad jakimi projektami obecnie pracujesz? Tak, generalnie nie wyjdę może jakoś specjalnie poza to, co mogą Państwo przeczytać w opisie wydarzenia i poza to, co już zdążyłeś powiedzieć przed chwilą. Rzeczywiście jestem z wykształcenia socjologiem i jeszcze w czasach studenckich zacząłem śledzić rozwój środowisk akademickich na Zachodzie zajmujących się psychodelikami. No i widziałem coraz większą dysproporcję pomiędzy tym, jak szybko te środowiska się rozwijają w krajach zachodnich, a stanem wiedzy w Polsce istniejącym. W międzyczasie zdążyłem przetłumaczyć kilka książek na temat psychodelików, no i tak jak wspomniałeś, w zeszłym roku wydałem swoją własną książkę, w której zawarłem wywiady z czołówką współczesnych badaczy psychodelików, naukowców, którzy jesienią zeszłego roku w ramach Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej wraz z kilkoma zaprzyjaźnionymi osobami stwierdziliśmy, że nadszedł czas na to, żeby w Polsce również rozpocząć działania edukacyjne i dążenie do takiej bardziej merytorycznej debaty na temat właściwości psychodelików, na temat ich statusu prawnego również. Z racji tego, że obecnie psychodeliki w Polsce mieszczą się w grupie 1P, one zostały tam umieszczone wskutek jeszcze konwencji ONZ-owskich, z których najważniejsza została uchwalona, weszła w życie w 1971 roku. Została ona w dużej mierze przeforsowana przez Stany Zjednoczone, które po rewolucji hipisowskiej tak bardzo w zasadzie bały się psychodelików, bały się ich wpływu na społeczeństwo, że poprzez ONZ wywarły presję również na inne kraje. W większości państw na świecie psychodeliki są obecnie nielegalne i są, co ciekawe, klasyfikowane, są wrzucane do grupy środków najbardziej niebezpiecznych teoretycznie. Czyli w Polsce to jest ta grupa 1P, czyli substancje, które nie mają znanych zastosowań medycznych i mają wysoki potencjał nadużywania. No, taka klasyfikacja, przynajmniej w przypadku tych klasycznych najbardziej psychodelików, no bo psychodeliki to jest bardzo pojemna grupa, pojemna kategoria, natomiast najbardziej klasycznymi są psylocybina, LSD, dimetylotryptamina zawarta w ayahuasce i no powiedzmy, że jeszcze meskalina mogłaby tutaj do tej kategorii, do tych klasycznych psychodelików mogłaby zostać zaklasyfikowana. No, w przypadku tych klasycznych psychodelików wiele wskazuje na to, że ta klasyfikacja, która zakłada, że te substancje nie mają zastosowań w medycynie i wiążą się z wysokim potencjałem nadużywania, po prostu nie jest współmierna do stanu wiedzy naukowej. Zwraca na to uwagę coraz więcej naukowców na całym świecie. Naukowcy na przykład z Johns Hopkins University, gdzie istnieje największy na świecie ośrodek badań akademickich nad psychodelikami, już zdążył zarekomendować reklasyfikację psychodelików, przeniesienie ich do innej grupy, mniej restrykcyjnie kontrolowanej grupy środków psychoaktywnych. No i generalnie zachęcają do tego, że i też zwracają uwagę na to, że niezbędne jest zrewidowanie ich wyobrażeń na temat bezpieczeństwa i skuteczności też tych substancji w leczeniu różnych zaburzeń. Mm-hmm, mm-hmm.
Ten temat jeszcze kilka lat temu to był bardzo niszowy temat. W zasadzie ciężko było znaleźć osobę, z którą można było na ten temat merytorycznie porozmawiać. Jak w tej chwili ta sytuacja ulega zmianie? Coraz więcej mediów się zaczyna interesować psychodelikami, pojawia się bardzo dużo publikacji. Jak myślisz, co stoi za tak dużym zainteresowaniem tym tematem? Tak, rzeczywiście jest to temat, który wzbudza bardzo duże kontrowersje, ale równie duże zainteresowanie, nawet pewnie większe zainteresowanie niż kontrowersje obecnie. Prawdopodobnie trudno byłoby tutaj wskazać jeden czynnik, który spowodował, że zmieniło się aż tak bardzo podejście i mediów, i środowisk akademickich, również instytucji rządowych do psychodelików. Prawdopodobnie duży wpływ miało to, że psychiatria zaczęła szukać nowych narzędzi, nowych technik. Wynikało to po części z tego, że niespecjalnie od czasu wprowadzenia leków SSRI, klasycznych antydepresantów na przełomie lat 80. i 90. psychiatria w zasadzie nie dostała narzędzia, które by w dużym stopniu zrewolucjonizowało podejście do leczenia chorób, dolegliwości psychicznych różnego rodzaju. Nie ma też, zgodnie z moją wiedzą, nowych grup potencjalnych leków w tym procesie opracowywania nowych substancji, które miały być dopuszczone do sprzedaży, dopuszczone na rynek. W związku z czym coraz więcej instytucji rządowych w coraz większej ilości krajów, ich pracownicy zaczęli wracać do badań, a przynajmniej dawać przyzwolenie na to, aby naukowcy powrócili do badań nad psychodelikami, które były dość powszechnie prowadzone w latach 50. i 60. Później ze względów politycznych, w dużej mierze politycznych, zostały one przerwane. No i ta sytuacja zaczęła zmieniać się w latach 90. Od lat 70. do początku lat 90. praktycznie badania dotyczące psychodelików z udziałem ludzi nie były prowadzone niemal w żadnym kraju. Po 76 bodajże w ogóle nie było tego rodzaju projektów prowadzonych. Na początku lat 90. psychiatra Rich Strassman zdobył pozwolenie na przeprowadzenie bardzo prostego badania z użyciem dimetylotryptaminy. Nie miało to celów terapeutycznych, miało to po prostu sprawdzić reakcje fizjologiczne u ludzi, nie u konkretnej grupy pacjentów, u różnych ludzi. Natomiast tych projektów pilotażowych było coraz więcej i wydaje mi się, że to się też w dużej mierze przyczyniło do zmiany sposobu postrzegania psychodelików. To znaczy, że nauka ma w naszej kulturze cieszy się ogromnym autorytetem, prawdopodobnie większym niż cokolwiek innego, głównie z uwagi na to, że posiada niezwykłą moc eksplanacyjną i też niezwykłą moc predykcyjną, to znaczy jest w stanie skuteczniej niż jakikolwiek inny sposób postrzegania rzeczywistości wyjaśnić zjawiska i też sprawiać, że one staną się bardziej przewidywalne. I tym dokładnie w gruncie rzeczy zajmują się współcześni naukowcy badający psychodeliki. Tworzą modele wyjaśniające, coraz bardziej przekonujące modele wyjaśniające, co dzieje się w mózgu, co dzieje się w organizmie, jak przebiega ten mechanizm terapeutyczny psychodelików, w jaki sposób zadbać o pacjenta, zadbać o okoliczności w taki sposób, żeby zmaksymalizować potencjalne korzyści przy minimalizacji potencjalnych jakichś zagrożeń. Więc ten autorytet nauki wydaje mi się, że sprawił, że po prostu ludzie zaczęli ten temat traktować poważniej. Przez wiele dekad, tak jak powiedziałem, nie było prowadzonych badań. Psychodeliki były nielegalne, były też kojarzone z kontrkulturą, były postrzegane jako zagrożenie dla porządku społecznego, więc też wielu naukowców nawet bało się ruszać ten temat ze względów wizerunkowych. I może warto zaznaczyć, że naukowcy, tacy jak na przykład, nie wiem, Roland Griffiths z Johns Hopkins University, mieli bardzo dużo do stracenia, gdy wskrzeszali tego rodzaju projekty, no bo nie było wiadomo w gruncie rzeczy, czy psychodeliki będą mieć uzdrawiający wpływ na pacjentów, jeżeli tak, to na jakich i na czym ten wpływ miałby polegać. Więc Osobną kwestią jest też to, że w latach 90. Nastąpiła zmiana, to znaczy taka szerzej rozumiana zmiana. Pojawiły się nowe narzędzia do badania
mózgu, chociażby funkcjonalny rezonans magnetyczny został się upowszechnił, więc wręcz prezydent amerykański Bush, poprzedni Bush, nazwał lata 90. dekadą mózgu. I rzeczywiście rozwój neuronauki w tym okresie dostarczył naukowcom też zainteresowanych psychodelikami ogromnej liczby argumentów, dlaczego te substancje można by badać i do czego one mogły być użyteczne. Równolegle też na przykład ruszył projekt mający na celu poznanie ludzkiego genomu. On trwał od 90 roku bodajże do, nie wiem, tam 2003. Tak jak wspomniałem, były też wprowadzone leki SSRI, które początkowo wykazywały się większą skutecznością niż obecnie, tak jak często ma to miejsce w przypadku nowych terapii. Być może w przypadku psychodelików będzie podobnie za kilka lat, być może ich wpływ terapeutyczny będzie mniej spektakularny niż obecnie. Natomiast no, wszystkie te rzeczy sprawiły, że ludziom łatwiej było rozbudzić takie przekonanie, że jesteśmy niewolnikami procesów biologicznych, zwłaszcza procesów biologicznych, które leżą u podstaw procesów mentalnych, i że te procesy biologiczne możemy poddawać kontroli albo manipulować nimi za pomocą narzędzi bioinżynierii czy psychofarmakologii. No i w tym sensie psychodeliki rzeczywiście wpisują się w tą drugą kategorię, czyli rzeczywiście mamy do dyspozycji substancje, które wpływają na ludzi zupełnie inaczej niż wszystkie inne znane środki psychoaktywne. Więc te zmiany zresztą też, właśnie skoro wspomniałem o Rolandzie Griffithsie, no to można powiedzieć, że jego wkład w renesans badań nad psychodelikami był ogromny, zwłaszcza przełomowe badanie, którego wyniki opublikowano w 2006 roku. To było badanie przeprowadzone na zdrowych ochotnikach, którzy dostali psylocybinę i w ogromnej większości przeżyli jedno z najbardziej znaczących dla nich doświadczeń w całym swoim życiu. Przypisywali tym doświadczeniom zmiany w swoim codziennym funkcjonowaniu, w sposobie patrzenia na świat, na relacje z innymi ludźmi. No i Griffith, który jest takim wręcz przerysowanym, racjonalnie myślącym, sceptycznym naukowcem, sam był pod wrażeniem. No to Roland Griffith, może warto też wspomnieć, no to jest jedna z ostatnich osób, którą można by podejrzewać o to, że się zaangażuje w badania nad psychodelikami. To jest facet, który przez kilka dekad pracował na grantach rządowych, współpracował ze Światową Organizacją Zdrowia, z DEA, z różnymi firmami farmaceutycznymi. Ma na koncie około, nie wiem ile teraz, ale no powiedzmy, że 400 artykułów naukowych. Więc fakt, że tak szanowany naukowiec zainteresował się psychodelikami i jeszcze do tego opisał pozytywne zmiany, które zaobserwował u ludzi, po prostu przekonał też kolejnych psychiatrów. Środowisko psychiatryczne amerykańskie inaczej spojrzało na psychodeliki, między innymi ze sprawy Griffitha. Faktycznie, jeżeli chodzi o mnie, to jest to mój ulubiony naukowiec i zgadzam się z tym, że chyba jest jedną z najważniejszych osób, które w ogóle odpowiadają za jakby wprowadzenie tego tematu ponownie do świata nauki. Myślę, że też niebagatelne znaczenie miało to jego praktyka medytacyjna. On mniej więcej już od 20 lat prowadził własną praktykę medytacyjną i zaczęły go interesować takie tematy, które są związane z tym, w jaki sposób działa umysł. I temat psychodelików był blisko. Dodam jeszcze do tego badania, bo wspomniałeś o tym jego badaniu, że jakby te osoby widziały tak wyraźną zmianę w swojej osobowości, w swoim zachowaniu. Co jest istotne, to widziały te zmiany również otoczenie, bo okazuje się, że otoczenie tych ludzi również było pytane o to, w jaki sposób, jakie te zmiany nastąpiły. Także nie jest to tylko samoopis, nie jest to tylko kolejny kwestionariusz psychologiczny, tylko mamy tutaj konkretne zmiany w zachowaniu i również w osobowości, w sferze otwartości na doświadczenie. Ale okej, poszliśmy już trochę daleko. Chciałbym, żebyś przybliżył naszym widzom, czym w ogóle są psychodeliki? Jak wygląda ta klasyfikacja tych substancji? Czym różnią się od innych substancji psychoaktywnych? No tak jak wspomniałem, najbardziej klasycznymi psychodelikami są LSD, psylocybina, dimetylotryptamina i meskalina.
W ogóle nazwa psychodeliki, znaczy ta grupa substancji była nazywana na różne sposoby. Początkowo, gdy zostały one, wdarły się do świata zachodniej nauki pod koniec lat 40. powiedzmy, firma Sandoz wtedy rozsyłała darmowe próbki LSD do badaczy na całym świecie w zamian za wyniki badań. Wtedy zalecenie było takie, że to są psychozomimetyki, znaczy wskazanie było takie, że to są psychozomimetyki, czyli substancje wywołujące stan imitujący psychozę. I w takim modelu teoretycznym pracowało wielu psychiatrów początkowo, między innymi Humphrey Osmond i Abraham Hoffer, którzy w Kanadzie prowadzili badania nad zastosowaniem potencjalnym psychodelików, jeszcze nie wtedy nie psychodelików, tylko psychozomimetyków albo halucynogenów, sprawdzali, czy można leczyć alkoholików za ich pomocą. Tutaj punktem wyjścia była taka obserwacja, że osoby nadużywające alkoholu często doświadczają pewnego rodzaju nawrócenia po stanie delirium tremens, czyli kiedy zdarza im się wejść w delirium, czyli ten zespół abstynencyjny, to przerażenie, kryzys egzystencjalny związany z silne emocje negatywne związane z tym stanem bardzo często przyczyniały się do tego, że te osoby zniechęcały się do alkoholu. No i Osmond i Hoffert stwierdzili, że jeżeli LSD rzeczywiście może wywoływać stan podobny do psychozy, no to podadzą tym alkoholikom LSD, żeby wywołać u nich takie farmakologiczne delirium tremens. No i rzeczywiście tym alkoholikom wydaje się, że pomagały te sesje z LSD, natomiast nie dlatego, że przeżywali stan podobny do delirium czy do psychozy, tylko że mówili o doświadczeniach mistycznych, które ich ukierunkowywały w bardziej konstruktywną stronę, jeżeli chodzi o rozwój wewnętrzny. Więc stąd Humphrey Osmond w korespondencji z Aldousem Huxleyem, znanym pisarzem, który również zainteresował się tymi substancjami, zaproponował zmianę terminologii, zaproponował konkretnie słowo psychodeliki, czyli substancje ukazujące, odsłaniające umysł. Ta nazwa się przyjęła. Wydaje się być też najbardziej adekwatna do tego, jakie zmiany w psychice zachodzą pod wpływem psychodelików, ale niektóre osoby nazywają je również enteogenami, czyli substancjami pomagającymi nawiązać kontakt z boskością, albo właśnie halucynogenami. Chociaż halucynogeny i enteogeny według mnie nie są zbyt dobrymi nazwami. Enteogeny nie są o tyle dobre, że to słowo nie jest o tyle dobre, że nie wszyscy doświadczają kontaktu ze świętością pod wpływem psychodelików, a halucynogeny nie jest o tyle dobrym terminem, że psychodeliki raczej nie wywołują halucynacji w ścisłym rozumieniu tego słowa, czyli halucynacji definiowanych jako jakieś zjawiska percepcyjne kompletnie oderwane od rzeczywistości, od procesów cielesnych. Zazwyczaj psychodeliki wywołują zmiany w percepcji, czyli potęgują albo zniekształcają jakieś bodźce, które już dopływają ze zmysłów albo też potrafią potęgować niektóre emocje, czyli no generalnie są amplifikatorami świadomości i w tym sensie rzeczywiście odsłaniają zawartość umysłu. To, co łączy te substancje wymienione przeze mnie, czyli LSD, psylocybinę i DMT głównie, no to wszystkie te substancje i meskaliny również, to jest to, że one oddziałują na konkretny podtyp receptora serotoninowego. I to zostało odkryte w drugiej połowie lat 90. Franz Wollenweider z Uniwersytetu w Zurychu odkrył, że te substancje wszystkie działają przez określony podtyp receptora serotoninowego. No oczywiście serotonina jest, jak pewnie większość z Państwa wie, jest jednym z kluczowych neuroprzekaźników odpowiadających za szereg funkcji takich jak, nie wiem, nastrój, łaknienie, popęd seksualny. Większość ludzi kojarzy serotoninę głównie z możliwością manipulowania nastrojem, czyli te klasyczne leki SSRI również oddziałują na układ serotoninergiczny. Natomiast akurat ten konkretny podtyp receptorów, 5-HT2A, według neuronaukowców odpowiada za plastyczność, za zdolność do adaptacji do zmian zachodzących. Więc wiele wskazuje na to, i na to też zwracają uwagę psychiatrzy, którzy pracują z psychodelikami. Te substancje mogą zwiększać elastyczność umysłu, nie tylko ukazywać jego zawartość, ale również poprzez zwiększanie tej plastyczności, elastyczności, być może również mogą też mieć uzdrawiający wpływ na ten umysł.
Czym te substancje różnią się od innych substancji psychoaktywnych? Znaczy tak, no rzeczywiście, sorry, zapytałeś o to. To jest w ogóle pytanie bardzo, bardzo, znaczy odpowiedź musiała być bardzo długa, no bo substancji psychoaktywnych jest multum o bardzo różnych właściwościach, ale największa różnica pomiędzy psychodelikami a substancjami, które zazwyczaj ludziom się kojarzą ze słowem narkotyk, jest taka, że psychodeliki są substancjami względnie mało toksycznymi, a wręcz ich toksyczność... Znaczy nie ma na przykład określonej dawki śmiertelnej w przypadku klasycznych psychodelików, dlatego że nie dlatego, że nikt nie próbował z dużych dawek, tylko dlatego, że te dawki są tak niewyobrażalnie wysokie, że nikt nigdy je nie przekroczył. A przynajmniej nie ma takich przypadków udokumentowanych w literaturze medycznej. Nie są to też substancje, które wywierają jakikolwiek znaczy nie mają neurotoksyczności, nie cechują się neurotoksycznością, nie uszkadzają układu nerwowego, a co więcej, wydają się mieć wręcz odwrotny wpływ, zwiększają neuroplastyczność, też wydają się mieć korzystny wpływ na neurogenezę. Też w odróżnieniu od wielu substancji bardziej kojarzonych z narkotykami, nie są to substancje uzależniające. Przynajmniej nie wywołują czysto fizjologicznego uzależnienia. Zwierzęta, które w takiej klasycznej klatce Skinnera, jak miały dostęp do dźwigni, miały możliwość aplikowania sobie psychodelików po jednej sesji, przestawały naciskać tę dźwignię. W przypadku kokainy naciskały aż do śmierci, kompulsywnie. Co oczywiście nie oznacza, że psychodeliki są substancjami w pełni bezpiecznymi. To, że są wykazują się bardzo niską toksycznością, nie uzależniają, nie znamy dawki śmiertelnej, to jest świadczy o ich względnym bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o ich wpływ na ciało. Natomiast rzeczywiście z jakiegoś powodu zostały zdelegalizowane nie tylko ze względów politycznych, ale również przez to, że mogą wywoływać bardzo silne doświadczenia. Bardzo silne doświadczenia, które nie zawsze idą w tym kierunku, w którym użytkownik chciałby, żeby szło. O tym jeszcze będziemy pewnie rozmawiać. Przepraszam, jeśli tutaj wyjdę słowo, ale o tym jeszcze porozmawiamy pewnie w dalszej części. Ja bym jeszcze jakby może dodał tylko tyle, że ta różnica pomiędzy innymi substancjami psychoaktywnymi, między innymi wspomnianymi przez ciebie lekami SSRI, polega też na tym, że albo benzodiazepinami stosowanymi w psychiatrii. Tym, że raczej nie tłumią jakiegoś objawu albo nie odcinają od niego, tylko raczej mają działanie takie psychoterapeutyczne, bo raczej bym porównał psychodelik do psychoterapii, czy one raczej ujawniają ten umysł i jakby kierują do konkretnego, czy jakby pozwalają ujawnić konkretny problem. Bardzo często te osoby mówią, że skontaktowały się z czymś, co było niedostępne ich pamięci, czymś wypartym. Więc powiedziałbym, że ta jakby z mojej perspektywy takiej psychologicznej, ta różnica polega na tym, że raczej psychodelik nie odcina, raczej nie pozwala nie uciekać od tego stanu, tylko raczej go ujawnia. Być może na tym polega ta jego terapeutyczna moc. Tak, masz zdecydowanie rację. Tak, teraz zdałem sprawę z tego, że w zasadzie na to pytanie zadane przez ciebie można by zupełnie inaczej odpowiedzieć. Znaczy, i tak podejść bardziej od strony fenomenologicznej, czyli co się dzieje w psychice człowieka, jak jest pod wpływem psychodelików. Niekoniecznie gadać o receptorze 5-HT2, tylko może rzeczywiście warto opowiedzieć, co się dzieje ze świadomością, bo ludzie opisują naprawdę nieprawdopodobne rzeczy. Przynajmniej niektórzy, i to nie tylko pacjenci, ale również zdrowi ochotnicy tak zwani. To znaczy ci ludzie często doświadczają zaburzeń, zmian w funkcjonowaniu zmysłów, doświadczają chociażby, nie wiem, synestezji, doświadczają zmian w sposobie postrzegania własnego ciała, w sposobie interpretacji jakichś wydarzeń z przeszłości, doznają różnego rodzaju wizji, mniej lub bardziej namacalnych, figuratywnych, ale to, o czym też wspomniałeś, bardzo wiele z tych osób twierdzi, że wzrosło ich poczucie połączenia właśnie albo ze zmysłami, albo ze samym sobą, albo z najbliższym otoczeniem społecznym, albo z całą planetą, albo z całym kosmosem. I to jest też czynnik, który jest kluczowy, jeżeli chodzi, tak przynajmniej
na przykład Rosalind Watts, która prowadzi w Imperial College w Londynie badania nad zastosowaniem w depresji psylocybiny, zwraca uwagę na to, że wielu pacjentów po pilotażowym badaniu właśnie dokładnie o tym mówiło, że odzyskali poczucie połączenia, że znów są w stanie, jak patrzą na przykład na kwiaty, to nie tylko są w stanie zrozumieć intelektualnie, że te kwiaty, orchidee są piękne, ale też po prostu na nowo doświadczyć jakiegoś rodzaju wzruszenia poprzez ten kontakt wzrokowy, tak? Znaczy nie kontakt wzrokowy, albo przez patrzenie po prostu na samą kwiatę. I no rzeczywiście tak, jak gdyby dużo osób czuje, że granica pomiędzy ich wąsko rozumianym ja ulega tymczasowemu osłabieniu, rozpuszcza się na jakiś czas, przez co tożsamość poszerza się na nieznane wcześniej wymiary. No właśnie, biorąc to wszystko pod uwagę, wszystko to, o czym przed chwileczką powiedzieliśmy, w jakich obszarach psychodeliki mogą mieć zastosowanie? Dlaczego ludzie w ogóle je przyjmują? No, motywacje mogą być bardzo różne też, jak są prowadzone sondaże na temat tego, dlaczego ludzie sięgają po psychodeliki. No to przynajmniej te sondaże, których wyniki ja gdzieś tam przeglądałem, no to znaczna część ludzi wskazuje na chęć takiej autoeksploracji, chęć lepszego poznania samego siebie. Natomiast no warto może zaznaczyć, że te substancje też nie pojawiły się na tej planecie niedawno, są znane ludzkości od tysięcy lat, były przez większość czasu używane do celów takich rytualnych, duchowych, w ściśle też kontrolowanych warunkach, w których, nie wiem, szaman czy kapłan regulował dostęp do nich, one były stosowane jako rodzaj narzędzia łączącego ze świętością. I dotyczy to nie tylko innych kontynentów, również w Europie wiele wskazuje na to, że w starożytnej Grecji mieliśmy rytuały w Eleusis, podczas których uczestnicy, to była znaczna część greckiego społeczeństwa, uczestniczyła co roku w rytuale, podczas którego spożywano napój o nazwie Kykeon, który ewidentnie, sądząc po opisach, nie był zwykłym winem. No i tutaj najbardziej według mnie przekonująca hipoteza jest taka, że po prostu był to wywar sporządzany, między innymi jednym ze składników były przetrwajniki z Paryżu, z których Albert Hoffman w pierwszej połowie XX wieku syntetyzował LSD-25. Natomiast oprócz tych zastosowań duchowych, rytualnych, no to oczywiście jakby obecnie największy nacisk jest kładziony na zastosowanie terapeutyczne. No i w latach 50., 60. tych badań było prowadzonych całkiem sporo, głównie w Stanach i w Kanadzie. Najbardziej obiecujące kierunki prawdopodobnie dotyczyły stosowania psychodelików w terapii uzależnień, głównie alkoholizmu, no i też jako takie narzędzie w opiece paliatywnej, czyli podawano psychodeliki ludziom, u których zdiagnozowano terminalne choroby, którzy stają twarzą w twarz ze śmiercią i doświadczają z tego powodu kryzysu egzystencjalnego. Tym osobom w szczególnie dużym stopniu psychodeliki wydawało się pomagać i zresztą to też jest grupa pacjentów, od których współczesny renesans psychodeliczny w dużej mierze może się rozpoczął. To znaczy te pilotażowe badania na Johns Hopkins University i też na Uniwersytecie Nowojorskim właśnie dotyczyły pacjentów z chorobami nowotworowymi. Natomiast pomijając te cele duchowe i terapeutyczne, no to może warto zaznaczyć, że psychodeliki nie tylko są lekarstwami, jakby to w ogóle nie są leki, bo psychiatrzy zwracają uwagę na to, że terapeutyczny wpływ ma nie sama substancja, tylko raczej doświadczenie wywoływane przez tą substancję. Natomiast znaczna część użytkowników stosuje je jako pewnego rodzaju wsparcie dla kreatywności. I to w Dolinie Krzemowej psychodeliki pojawiły się już w latach 50. Sprowadził je tam Al Hubbard, dosyć tajemnicza postać, która w dużej mierze odpowiada za popularyzację LSD tuż po II wojnie światowej. Natomiast jednym z obszarów jego działalności było właśnie popularyzowanie psychodelików wśród pracowników przemysłu technologicznego w miejscu, które później stało się Doliną Krzemową.
Tam na przykład, nie wiem, czy to jest w ogóle ciekawe, ale to powiem krótko, że tam na przykład był taki człowiek Douglas Engelbart, który jest postacią dosyć istotną dla naszego współczesnego świata, ponieważ w jego laboratorium opracowano myszkę komputerową, interfejs komputerowy, użytkownik komputer, również był pionierem, jeżeli chodzi o sieci komputerowe, jeżeli chodzi o opcje kopiuj-wklej. Więc no, głównie myszka komputerowa była tutaj jakby jego najbardziej rewolucyjnym odkryciem, wynalazkiem. I on czerpał inspirację i tego to jakoś specjalnie nie było ukrywane. W jego laboratorium było wielu użytkowników psychodelików. Sam Douglas Engelbart uczestniczył w eksperymentach z LSD nad kreatywnością, które były prowadzone w International Foundation of Advanced Study. Tam między innymi pracował też psycholog James Fadiman, który w tych jakby nadzorował te sesje dotyczące kreatywności. Tam po prostu podawano psychodeliki ekspertom z różnych dziedzin, matematykom, architektom, pracownikom właśnie przemysłu technologicznego, którzy przychodzili z konkretnym problemem zawodowym, dostawali względnie niską dawkę LSD albo meskaliny w połączeniu z substancją jakąś stymulującą, nawet nie pamiętam, co to dokładnie było. Natomiast w trakcie sesji nie zajmowali się przepracowywaniem swoich traum, analizowaniem swoich procesów mentalnych, tylko po prostu siedzieli nad projektem, który im sprawiał jakieś tam trudności w pracy zawodowej. No i te oczywiście eksperymenty zostały przerwane z uwagi na to, że firma Sandoz przestała dostarczać LSD badaczom. Natomiast Sam Fadiman jest o tyle istotną postacią w kontekście też Doliny Krzemowej, że spopularyzował w największym stopniu mikrodawkowanie, czyli jak gdyby to jest osobny w ogóle temat, osobny sposób używania psychodelików. Wiele osób, które mikrodawkuje, ten trend w dużej mierze narodził się w Dolinie Krzemowej, a przynajmniej tam pracownicy tamtego regionu najchętniej opowiadali o swoich eksperymentach z mikrodawkowaniem, no to osoby wykorzystywały i w dalszym ciągu wykorzystują psychodeliki, niekoniecznie jako narzędzie, nie wiem, rewolucji, kontrkultury, czy właśnie jako autoterapeutyczne narzędzie, tylko jako sposób na zwiększenie swojej produktywności, kreatywności, podniesienie poziomu energii, czyli jako coś w rodzaju takiego, nie wiem, suplementu dla poprawy codziennego funkcjonowania. Mhm. Ale dobra, nie będę się rozgadywać, to jeszcze wspomnę a propos tej kreatywności, bo może nie wszyscy wiedzą, że również na przykład Kary Mallis, który dostał Nagrodę Nobla w 1993 roku za odkrycie reakcji łańcuchowej polimerazy, twierdził, że nie dokonałby tego odkrycia, gdyby nie jego podróże na LSD. Również Francis Crick, który dostał Nobla z kolei za odkrycie wraz z Watsonem, za odkrycie tego, że kształtu podwójnej helicy DNA, czyli w zasadzie jeden chyba z najbardziej znaczących Nobli w dziedzinie biologii. Również nie ukrywał, że LSD miało na niego ogromny wpływ. Osobą, która też się przyznawała otwarcie do swoich eksperymentów psychodelicznych, był Steve Jobs, no, też człowiek, którego cokolwiek by o nim nie sądzić, no to nie można powiedzieć, że był osobą mało kreatywną. Prawda. No, ale to oczywiście nie znaczy, że każda osoba, która weźmie psychodelik, od razu zostanie Steve'em Jobsem albo dostanie Nobla z biologii. No, jak gdyby, tak jak tutaj ty powiedziałeś, ja też o tym wspomniałem parokrotnie, jakby te substancje są raczej amplifikatorami tego, co jest wewnątrz, są katalizatorami tego, co jest wewnątrz. Ja tylko dodam, że to mikrodawkowanie to jest przyjmowanie subpercepcyjnych, bardzo niskich dawek psychodeliku i jeszcze tylko uzupełnię, że nie chodzi tylko o kreatywność czy zwiększenie takiej efektywności, wydajności, ale wiele osób mówi, że te niskie dawki psychodelików też pozwalają im lepiej sobie radzić na przykład z depresją. A ostatnio też rozmawialiśmy kiedyś, może o tym powiesz, te nowe badania z Berkey Foundation, które dotyczą bardziej takiego efektu psychosomatycznego działania na ból. Tak, to znaczy rzeczywiście to w zeszłym miesiącu zostały opublikowane wyniki badania. Mikrodawkowanie jest kompletnie jeszcze nieprzebadaną dziedziną, dopiero ruszają jakiekolwiek eksperymenty bardziej kontrolowane, bardziej kliniczne, w jakichś rygorach powiedzmy nauki utrzymane. To tak, jak gdyby rzeczywiście przeprowadzono badanie, w ramach którego mikrodawki LSD zmniejszały wrażliwość na ból, czyli teoretycznie można by je stosować jako alternatywę dla środków przeciwbólowych.
na przykład, nie wiem, psychodeliki od jakiegoś czasu wiadomo, że czynią cuda i to jest absolutnie niewyjaśniony dotychczas mechanizm, jeżeli chodzi o leczenie klasterowych bólów głowy. To jest przypadłość potwornie uciążliwa z tego, co słyszałem. Ja sam nie cierpię na tak silne migreny, natomiast to są bóle głowy nazywane samobójczymi bólami głowy i wiele takich anegdotycznych raportów sugeruje, że ludzie rzeczywiście uwalniają się od tych bólów na wiele miesięcy i też przyjmują psylocybinę czy LSD prewencyjnie, dzięki czemu te ataki silnych migren u nich nie występują. To, o czym wspomniałeś, czyli to, że dużo osób rzeczywiście przyjmuje mikrodawki, żeby radzić sobie z depresją, to wspomniany już przez nas James Fadiman, rzeczywiście największa grupa ludzi, którzy, jak pytał o motywację do mikrodawkowania, największa liczba ludzi właśnie wskazywała na to, że jest to jakieś ich dążenie do tego, żeby poradzić sobie z depresją z racji tego, że na przykład leki standardowo stosowane w psychiatrii nie pomogły, co też wskazuje na to, że jest zapotrzebowanie na nowe narzędzia. Tak, tak, to prawda. Jeżeli już jesteśmy właśnie tutaj przy kontekście klinicznym, czy mógłbyś powiedzieć, w jakich zaburzeniach czy chorobach psychodeliki potwierdziły swoją skuteczność? Mówiliśmy już trochę o lęku u osób w stanie terminalnym, ale tych obszarów pewnie jest więcej. I być może jeszcze dodaj, gdybyś mógł nam przybliżyć, w jakich obszarach w tej chwili trwają badania? Może tak, zacznę od tego, że co jest, o czym wiemy najwięcej, bo na razie nie do końca wiemy, jaki jest długofalowy wpływ psychodelików. Znaczy nie wiadomo, na ile trwałość tych zmian terapeutycznych jest, na ile ona jest długofalowa. Pilotażowe badania, niektóre są naprawdę imponujące, chociażby badania nad leczeniem uzależnienia od nikotyny prowadzone na Johns Hopkins University. Tam bodajże 80% palaczy po jednej sesji z psylocybiną się uwalniało od nałogu nikotynowego. Natomiast skupiając się na tym, co obecnie jest może najbardziej, na czym najwięcej się skupiają naukowcy na całym świecie. Znaczy są dwa obszary, które są według mnie najistotniejsze. Pierwszy to jest leczenie depresji wspomnianej. W zeszłym roku i dwa lata temu dwie organizacje dostały status status przełomowej terapii właśnie w stosowaniu psylocybiny w leczeniu depresji. To jest status, który jest przyznawany przez amerykańskie instytucje rządowe, który ma na celu skrócenie tej ścieżki dopuszczania leku na rynek. Wcześniej ten status przyznano również MDMA w leczeniu stresu pourazowego. MDMA nie jest klasycznym psychodelikiem, ale w zasadzie najbardziej zaawansowane są badania spośród tych wszystkich środków psychoaktywnych w użyciu terapeutycznym. Najbardziej zaawansowane są badania nad MDMA w leczeniu dokładnie stresu pourazowego. Trwa obecnie trzecia faza badań klinicznych, czyli ta ostatnia przed dopuszczeniem. Ona prawdopodobnie się zakończy za jakiś rok, półtora roku i MAPS, organizacja amerykańska, która prowadzi te, sponsoruje te badania, ma zamiar w ciągu 3-5 lat wprowadzać, już zakładać pierwsze ośrodki, w których będzie można MDMA przyjąć legalnie pod opieką ekspertów. MDMA to jest substancja czynna zawarta w tabletkach ecstasy, jakby ktoś nie wiedział. No więc tak, ale jeżeli chodzi o klasyczne psychodeliki, no to rzeczywiście na depresji się najmocniej uwaga mediów i naukowców skupiła. W zeszłym roku bodajże, albo jeszcze w tym, nawet nie pamiętam, w każdym razie kilka miesięcy temu, niecały rok temu, w Niemczech na przykład ruszyły badania, też nad, dosyć duże badania nad zastosowaniem psylocybiny w leczeniu depresji, które są sponsorowane przez w ogóle rząd niemiecki. Czyli widać, że już nie tylko pieniądze płyną od sponsorów prywatnych albo od inwestorów, którzy chcą w przyszłości być może zarabiać pieniądze na terapiach psychodelicznych, ale również są sponsorowane przez naszych sąsiadów ze zachodniej granicy. Natomiast spektrum zastosowań psychodelików wydaje się być niezwykle szerokie i na tym też skupiają się psychiatrzy właśnie z Johns Hopkins University, czy z Imperial College w Londynie, czy z Uniwersytetu Nowojorskiego.
Wiele wskazuje na to, że psychodeliki mogą być stosowane w leczeniu wszystkich zaburzeń, które opierają się na nadmiernej, takiej nadmiernej fiksacji mentalnej, na nadmiernej sztywności umysłowej. Czyli na przykład, nie wiem, no, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, niepokój właśnie u osób ze zdiagnozowanymi terminalnymi chorobami. Również ruszają na przykład eksperymenty dotyczące zaburzeń odżywiania, to jest względnie nowy obszar, ale anoreksja czy bulimia również być może będą, znaczy znajdą psychodeliki zastosowanie w leczeniu tych dolegliwości. Również wszelkiego rodzaju uzależnienia. Obecnie trwa duże badanie dotyczące leczenia alkoholizmu za pomocą psychodelików, mniejsze nieco badanie dotyczące leczenia uzależnienia od nikotyny. I też stosunkowo nieduże badanie dotyczące wpływu psychodelików na osoby, które mają problem z kokainą, ale ruszą również badania dotyczące wpływu psychodelików na uzależnienie od opioidów, co jest o tyle istotne strategicznie w Stanach Zjednoczonych, że jest to, nie wiem jak to jest w tym roku, ale jeszcze niedawno była to główna przyczyna nienaturalna zgonów w Stanach Zjednoczonych, przedawkowania opioidów. Generalnie Stany Zjednoczone wypuściły na rynek substancje, które miały być nieuzależniające i bezpieczne. Okazało się, że nie były aż tak nieuzależniające i nie były aż tak bezpieczne, jak reklamowali producenci, konkretna firma farmaceutyczna, która je wypuściła na rynek, czego efektem są dziesiątki tysięcy zgonów rocznie ludzi, którzy się nie spodziewali uzależnienia od opioidów. Być może psychodeliki są jakby elementem rozwiązania tego problemu. Zobaczymy. Na pewno medyczna marihuana jak gdyby przyczynia się do tego, że na przykład w Stanach, w których medyczna marihuana jest dostępna, ta liczba przedawkowań od opioidów jest niższa. Też co ciekawe, spada odsetek zysków ze sprzedaży alkoholu w tych Stanach, w których jest medyczna marihuana dostępna, więc być może z psychodelikami stanie się coś podobnego, natomiast tutaj duża różnica pomiędzy medyczną marihuaną a medycznymi psychodelikami, tak, jeżeli można tak nazwać, polega na tym, że medyczną marihuanę pacjent może stosować do leczenia takiego bardziej objawowego we własnym domu, natomiast psychodeliki są podawane w ściśle kontrolowanych warunkach klinicznych po badaniach przesiewowych, podczas których odsiewa się ludzi, którzy mogą być szczególnie podatni na długofalowe reakcje niepożądane. W trakcie sesji ci pacjenci mają zapewnioną opiekę, no i jest praca nad zintegrowaniem doświadczeń trwająca przez wiele tygodni. Też ci pacjenci po sesjach psychodelicznych w kontekście terapeutycznym pozostają pod obserwacją ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Zazwyczaj przez rok tyle trwają, ale też czasami dwa lata jak gdyby trwa ta obserwacja. Więc jakby są w bezpiecznych warunkach ci ludzie. I rzeczywiście dotychczas udało się psychiatrom, którzy z nimi pracują, udało się uniknąć jakichkolwiek długofalowych reakcji niepożądanych. Nie było jeszcze pacjenta, któremu stałaby się krzywda za sprawą psychodelików. Natomiast inaczej to nieco wygląda w warunkach pozamedycznych, gdzie nie wiadomo do końca, jaką substancję się przyjmuje, nie do końca wiadomo, jaka będzie reakcja konkretnego człowieka w danym momencie. Psychodeliki są substancjami dosyć nieprzewidywalnymi, więc w kontekście pozamedycznym mogą wywoływać trudne doświadczenia, z którymi niekoniecznie wszyscy ludzie sobie radzą później. Szczególnie jeżeli przyjmują je w niewłaściwym otoczeniu, z niewłaściwymi ludźmi, nie wiedzą skąd jest ta substancja. W zbyt dużych dawkach również. W zbyt dużych dawkach, tak. To faktycznie jest to ryzyka, o których za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast mamy tutaj, Maćku, bardzo dużo pytań od naszych widzów i naprawdę jest ich bardzo dużo, ale widzę, że pojawia się dosyć dużo pytań o to, czy badania są na temat psychodelików są prowadzone w Polsce, albo czy w niedługim czasie ruszą takie badania, albo czy istnieją ośrodki terapeutyczne w Polsce, które leczą psychodelikami. Czy coś możesz na ten temat powiedzieć? Nie istnieją w Polsce ośrodki oferujące terapię z użyciem psychodelików. Nie są również prowadzone badania kliniczne z udziałem ludzi. Są prowadzone badania od jakiegoś czasu in vitro albo na zwierzętach. Natomiast są to względnie małe projekty, ale z tego co wiem, sytuacja się zaczyna zmieniać. To znaczy jest kilku już naukowców, którzy wiążą z tym swoją przyszłość, z tą tematyką, więc prawdopodobnie będzie tych
tych badań coraz więcej. Natomiast droga do tego, żeby w Polsce podać w ramach badań klinicznych psychodelik pacjentowi jest według mnie jeszcze względnie długa. Myślę, że byłoby znacznie łatwiej, gdyby psychodeliki zostały zreklasyfikowane, czyli gdyby nie były wrzucone do tej najbardziej rygorystycznej kategorii, po prostu te badania byłyby też tańsze, byłyby łatwiejsze do przeprowadzenia. Na pewno byłoby to prostsze i dla badaczy, i dla samych pacjentów. Natomiast nie oznacza to, że psychodeliki są nielegalne w Polsce, nie oznacza, że ludzie ich nie używają do celów terapeutycznych albo do celów autoterapeutycznych, co według mnie jest tym bardziej argumentem na rzecz tego, żeby jednak ruszyły w Polsce badania i żeby jakby wyciągnąć ten obszar z podziemia. To znaczy te undergroundowe sesje są często prowadzone przez ludzi, którzy nie mają wystarczających kompetencji do tego, żeby zająć się osobą, u której na przykład ta podróż, to doświadczenie potoczy się w nieprzewidzianym, niekoniecznie pozytywnym kierunku. Zresztą no, sam doskonale wiesz, że zgłaszają się ludzie z niezintegrowanymi doświadczeniami psychodelicznymi, którzy przyjęli psychodelik, którym posypało się dotychczasowe wyobrażenie na temat ich samych albo na temat świata, no i po prostu szukają wsparcia, które niekoniecznie są w stanie uzyskać od domorosłego podziemnego terapeuty albo szamana, który przyjechał do Polski, żeby rozlewać ayahuaskę przypadkowym ludziom bez żadnego badania przesiewowego. To prawda. Faktycznie potwierdzam, pracuję w obszarze integracji psychodelicznej i faktycznie część ludzi na przykład żałuje, że przyjął psychodelik albo że przyjął go właśnie w takich niewłaściwym kontekście albo z niewłaściwymi osobami. Nieraz faktycznie te szkody wyrządzone są dosyć trudne do pracy i trudne do odwrócenia. A o tym sobie jeszcze za chwileczkę powiemy, bo chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę porozmawiali o tym, co dzieje się w mózgu pod wpływem psychodelików. Będzie kolejny webinar, będzie poświęcony całkowicie tej tematyce, ale chciałbym, żebyśmy już dzisiaj wprowadzili naszych widzów w temat tego, jak psychodeliki, klasyczne psychodeliki oddziałują na mózg. Rzeczywiście na pewno pani profesor Gołębiowska wyjaśni to znacznie dokładniej i jest znacznie bardziej kompetentną osobą, natomiast ja mogę zaprezentować jakiś taki ogólny zarys na tyle, na ile w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu, jak wydają się wpływać na pacjentów z różnego rodzaju dolegliwościami. Te najbardziej klasyczne psychodeliki, tak jak wspomniałem, działają głównie przez receptor serotoninowy 2A i wywołują kaskadę efektów w mózgu, które prowadzą do tego, że poszczególne części mózgu, obszary mózgu, które normalnie się nawet ze sobą nie komunikują, zaczynają prowadzić wzmożony dialog między sobą, a wręcz taką krzyżową rozmowę. Więc niejako no jak gdyby wzrasta bogactwo tej aktywności mózgu i wzrasta komunikacja między częściami poszczególnymi. Tutaj kluczową rolę odgrywa wzgórze. Na to przynajmniej zwracają uwagę badacze z Zurychu. Wzgórze to jest część mózgu, która odpowiada za filtrowanie informacji płynących ze zmysłów do kory mózgu, tak? Czyli jak gdyby pełni rodzaj no, takiego właśnie filtra, który odsiewa informacje nieistotne albo nieistotne z punktu widzenia może przetrwania. W każdym razie pod wpływem psychodelików wzgórze traci tę zdolność filtrowania rygorystycznego, przez co ze zmysłów, ze wszystkich tak jakby części ciała zaczyna do kory napływać znacznie więcej informacji. Zwłaszcza dopływają te informacje do tylnego zakrętu obręczy, czyli to jest część mózgu, która jest odpowiedzialna za nasze poczucie ja w dużym uproszczeniu. Przez co no, byłoby to spójne z doświadczeniami pacjentów i w ogóle ludzi pod wpływem psychodelików, że jakby doświadczają tego rozmycia granicy między nimi a otaczającym światem. Jakby to poczucie ja staje się większe, szersze. Zaczyna obejmować też świat przyrody często i właśnie tak jak mówiłem, innych ludzi, cały kosmos. Natomiast badacze z Imperial College w Londynie w największym stopniu w zasadzie się przyczynili do tego, żeby znaleźć zastosowanie kliniczne dla zmian, które obserwowali w mózgu. Oni przeprowadzili, tutaj Robin Carhart-Harris był główną osobą odpowiedzialną za te obrazy aktywności mózgu. Użyli z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, żeby sprawdzić, co dzieje się w mózgu pod wpływem LSD i psylocybiny. No i zaobserwowali, że dochodzi do tymczasowej dezorganizacji sieci o nazwie Default Mode Network, czyli sieć wzbudzeń podstawowych albo sieć standardowej aktywności. To jest w ogólnym
takim dużym uproszczeniu, jakby sieć, która odpowiada za nasze poczucie ja, jest aktywna wtedy, kiedy nie skupiamy się na żadnej konkretnej czynności, tylko oddajemy się takim swobodnym fantazjom na temat innych ludzi, na temat świata, na temat samego siebie. Co ciekawe, ta sieć jest hiperaktywna u ludzi pogrążonych w depresji, jest bardziej aktywna niż u innych osób, a jest mniej aktywna u osób właśnie pod wpływem psychodelików albo u osób, które regularnie oddają się praktyce medytacyjnej. Więc badacze z Londynu, właśnie z Imperial College, zasugerowali, że może ona stanowić taki odpowiednik ego ludzkiego, odpowiednik poczucia ja. I ta jej tymczasowa dezorganizacja pod wpływem psychodelików silnie koreluje z doświadczeniem rozpuszczenia ego, ze stanem mistycznym. Natomiast w przypadku MDMA jest ten mechanizm również dosyć dobrze opisany. Powiem bardzo krótko z racji tego, tylko w kontekście leczenia traum, że osoby, które cierpią na stres pourazowy, mają hiperaktywne ciało migdałowate, które odpowiada za przetwarzanie emocji, również, a zwłaszcza może emocji negatywnych, takich jak stres czy strach. Natomiast mają niewystarczająco aktywną korę przedczołową, która odpowiada za analizowanie takiej bardziej logicznej informacji. I pod wpływem MDMA następuje odwrócenie tego procesu, czyli dezaktywuje się ciało migdałowate, wzrasta aktywność kory przedczołowej, przez to pacjent może inaczej spojrzeć na swoją traumę, na traumatyczne doświadczenie, pomyśleć, przeanalizować ją myślowo bez tego ładunku emocjonalnego i niejako przesłać do pamięci długotrwałej, zrozumieć, że to traumatyczne wydarzenie nie dzieje się teraz, tylko wydarzyło się dawno temu i pora się zająć dalszym życiem. Tak. Więc to jest wręcz psychiatrzy, którzy używają MDMA, twierdzą, że to jest idealna substancja do leczenia stresu pourazowego. Ja tylko dodam, że jeszcze jest jeden biologiczny taki mechanizm, podnosi poziom oksytocyny MDMA. W związku z tym powoduje, że ten kontakt z drugim człowiekiem, kontakt terapeutyczny, relacja jest bliska, jest bardziej ufna. I to ma niebagatelne znaczenie, bo też podkreślmy tutaj, że nie chodzi w zasadzie ani w przypadku psychodelików klasycznych, ani w przypadku MDMA o samo podanie substancji. Bardziej chodzi o cały kontekst terapeutyczny. Są terapeuci, terapeuci są odpowiednio przeszkoleni do prowadzenia tego. Także tak, jakby tyle tutaj chciałem dodać. Maćku, muszę jakby zadać tutaj nam nasze kolejne pytanie. Dobrze. Które płyną od naszych widzów. Wiele pytań dotyczy zagrożeń, jakie są związane z przyjmowaniem psychodelików. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie o zagrożeniach? Tak jak wspomniałem, na poziomie fizjologicznym to są substancje względnie bezpieczne, wręcz bezpieczniejsze od wielu leków, które większość z nas ma w swojej apteczce domowej. Z racji tego, że nie uzależniają, nie znamy dawki śmiertelnej, nie wywołują szkód w organizmie. Natomiast są rzeczywiście, tak jak też już wspomniałem, mogą wywoływać bardzo trudne doświadczenia i sondaże przeprowadzone przez badaczy z Johns Hopkins University jednoznacznie pokazują, że nawet ludzie, którzy zadbali o odpowiednie nastawienie, zadbali o odpowiednie warunki, również są narażeni na tak zwanego bad tripa. Bad tripa rozumianego jako zbyt intensywne, negatywne doświadczenie. I tego rodzaju silne, negatywne doświadczenia, niespodziewane pod wpływem psychodelików, mogą według psychiatrów, mogą przyczyniać się do aktywacji ukrytych psychoz. Dlatego też z badań na przykład są wykluczane osoby, które mają w swojej osobistej historii albo w swojej rodzinie przypadki schizofrenii albo choroby dwubiegunowej. Te osoby są po prostu nie przychodzą tych badań przesiewowych. Póki co badacze psychodelików nie podają akurat tym pacjentom ani LSD, ani psylocybiny ze względu na ryzyko wystąpienia aktywacji tych ukrytych psychoz. Równie duże zagrożenie, i to zwłaszcza w przypadku takiego użycia pozamedycznego niekontrolowanego, to jest to, że zbyt silne doświadczenie może pozostawić, może wręcz wywołać stres pourazowy. To znaczy są ludzie, którzy tak bardzo doświadczają tak silnego lęku pod wpływem psychodelików, że później mają problem z integracją tego doświadczenia. I też z sondaży wynika, że mniej więcej 10% ludzi, którzy przeżyli tak zwanego bad tripa, długofalowo odczuwało skutki tej podróży, negatywne skutki i aktywnie szukało pomocy psychiatrycznej bądź pomocy terapeutycznej, to znaczy nie było w stanie sobie
sobie poradzić z tymi trudnymi doświadczeniami. Równie dużym ryzykiem, nieco może mniej widocznym dla samego człowieka, jak gdyby, który przeżył to doświadczenie, ale bardziej widoczne dla otoczenia, jest takie zjawisko inflacji ego u niektórych użytkowników, zwłaszcza też w kontekście pozamedycznym. To znaczy ludzie, którzy po doświadczeniach psychedelicznych nabierają przekonania, że zrozumieli rzeczywiście coś niezwykle głębokiego, coś, czego inni ludzie nie są w stanie zrozumieć, no i nabierają takiego poczucia wyższości, jakiś taki rodzaj megalomanii. Też jeżeli na przykład ktoś ma rys narcystyczny, to ten rys narcystyczny może pod wpływem psychodelików się wyeksponować. Tak jak już tutaj parę razy wspomnieliśmy, to są amplifikatory, więc jeżeli ktoś, psychodeliki są amplifikatorami, także jeżeli ktoś ma skłonności do narcyzmu, no to prawdopodobnie stanie się jeszcze większym narcyzem po sesjach psychodelicznych. Natomiast te wszystkie zagrożenia, o których wspomniałem, czyli te potencjalna aktywacja jakichś zaburzeń psychicznych ukrytych, czy ten stres pourazowy po trudnych doświadczeniach, czy inflacja ego, to nie są problemy, które się zdarzają w ramach badań klinicznych. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, dotychczas badacze byli w stanie zapewnić na tyle bezpieczne warunki, że nie było długofalowych negatywnych reakcji w ramach legalnych badań prowadzonych gdziekolwiek. Tak, to prawda. Właśnie jest dosyć dużo pytań o schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, autyzm, ale w kontekście takim, czy one są w stanie pomóc w tych chorobach? Nie są prowadzone badania. Jeżeli chodzi na przykład o autyzm, to Alicia Dunford prowadzi takie małe badanie, przeprowadziła, dotyczące wpływu MDMA na ludzi z autyzmem, ale ono nie dotyczyło leczenia autyzmu samego w sobie, tylko fobii społecznej u tych dorosłych ludzi ze spektrum autyzmu. To są osoby, które normalnie funkcjonują w społeczeństwie, tylko po prostu ich to spektrum autystyczne im przeszkadza w niektórych sytuacjach i rzeczywiście w ich przypadku MDMA wydaje się mieć zbawienny wpływ. Natomiast to jest małe badanie. Jeżeli chodzi o schizofrenię i choroby dwubiegunowe, to tak jak mówię, no, dotychczas psychiatrzy wyłączają ludzie, którzy mają predyspozycję do tych zaburzeń, wyłączają ich z badań. Po części wydaje mi się, że to dlatego, że akurat te grupy pacjentów wydają się być mniej, znaczy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że mogłyby skorzystać na tych doświadczeniach. Być może mogą też skorzystać. Natomiast póki co badacze, mam wrażenie, że trochę boją się wchodzić w eksperymenty, które mogłyby zakończyć się jakąś katastrofą, z racji tego, że chociażby jedna reakcja, taka bardzo poważna, psychotyczna u jednego z pacjentów, mogłaby pogrążyć cały ten rozkwit badań nad psychodelikami, którego współcześnie jesteśmy świadkami. Więc być może to jest nadmierna jakaś ostrożność, no ale tak jest póki co. Wróćmy trochę do kontekstu badań. W jaki sposób badania nad psychodelikami różnią się od badań nad innymi substancjami stosowanymi w psychiatrii, w medycynie? Znaczy tak, współcześni badacze chcą jakoś tak ulegitymizować swój obszar zainteresowań badawczych, więc korzystają ze złotego standardu badań farmakologicznych, czyli z randomizowanych badań klinicznych z podwójnie zaślepioną próbą i z placebo, z użyciem placebo. No i podkreślają, że psychodeliki niekoniecznie się w tym, znaczy, że muszą przeprowadzić te badania, żeby móc z instytucjami rządowymi rozmawiać o wprowadzeniu jakichkolwiek substancji do celów leczniczych. Natomiast psychodeliki o tyle tutaj jakby nie pasują do tego modelu, z racji tego, że bardzo trudno jest znaleźć chociażby placebo. Po pół godzinie i pacjent, i terapeuci wiedzą, że czy pacjent dostał dużą dawkę psylocybiny, czy dostał placebo. Natomiast no, póki co muszą badacze prowadzić tego rodzaju badania, pomimo tego, że sami zwracają uwagę na to, że czasami to jest wręcz bezsensowne. Natomiast metylofenidat na przykład był używany na Johns Hopkins University jako placebo, czyli substancja, która jest używana, nie wiem, czy podawać, może nie będę podawać nazw rynkowych konkretnych leków, żeby nie robić reklamy, natomiast jest używana w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń, między innymi ADHD. No i rzeczywiście, nie pamiętam już ile tam dokładnie, około 20%, około 20% przypadków badacze nie byli w stanie z boku odróżnić, czy dostał pacjent właśnie ten metylofenidat, czy dostał psylocybinę. Więc to jest na razie chyba najskuteczniejsze placebo. W 20% przypadków udało się nabrać tych naukowców.
Są też używane na przykład jako placebo małe dawki, czy MDMA, czy mniejsze dawki psylocybiny. Natomiast to i tak widać po człowieku, czy przyjął wysoką dawkę, czy niską. Inną taką różnicą bardzo istotną pomiędzy psychodelikami, a innymi lekami, innymi środkami stosowanymi czy w psychiatrii, czy w ogóle w medycynie, jest to, że badacze już od kilku dekad zwracają uwagę na to, że jednak naukowiec czy badacz powinien mieć, a przynajmniej jest skazany, żeby miał osobiste doświadczenie z psychodelikami z racji tego, że po prostu łatwiej jest zrozumieć doświadczenie, przez które przechodzi pacjent. No nie jest jakąś specjalnie dużą tajemnicą, że w przypadku na przykład, nie wiem, onkolog nie musi przyjmować chemioterapii sam, żeby zrozumieć pacjenta z nowotworem, przez co on przechodzi. Więc pod tym względem rzeczywiście to jest ogromna różnica i też wzbudza dużą nieufność ze strony establishmentu psychiatrycznego, że w zasadzie po co ci naukowcy chcą sami przyjmować te środki, skoro one mają leczyć kogoś innego. Natomiast IMAPS i kilka innych organizacji badawczych zwraca uwagę na to, że jednak to doświadczenie osobiste bardzo zwiększa pewien rodzaj wyczucia podczas sesji, zwiększa empatię też odnośnie tego, co przeżywa pacjent, więc MAPS oferuje w ramach swojego szkolenia dla terapeutów sesję właśnie z MDMA. Dla terapeutów. Mhm. Tak, ja chciałbym, jest to kolejne pytanie, które w miarę tutaj nam się powtarza. Ono dotyczy przyszłości. Jak według ciebie będzie wyglądała przyszłość? Czy te psychodeliki zostaną zalegalizowane? I w jaki sposób wyobrażasz sobie, że one mogłyby zostać włączone do społeczeństwa? W jaki sposób, jak mogłoby to w ogóle zafunkcjonować? Znaczy tak, no MAPS, wspomniana przeze mnie organizacja MAPS, ale też Beckley Foundation, to są ich kierownicy, jakby osoby, które kierują tymi fundacjami, nie ukrywają, że ich celem jest wprowadzenie psychodelików do kultury zachodniej, to znaczy stworzenie dla nich bezpiecznego kontekstu. I narzędziem, które wybrali, jest nauka, z racji tego, że cieszy się ogromnym autorytetem. No, Rick Doblin z MAPS mówi otwarcie, że oni nie sponsorują badań naukowych, tylko uprawiają upolitycznioną naukę, no jak gdyby, że dążą do konkretnego celu, to znaczy chcą stworzyć ośrodki, w których ludzie będą mogli przeżywać tego rodzaju stany, niekoniecznie do leczenia różnego rodzaju dolegliwości, ale też w celach związanych z samorozwojem. Natomiast pytanie o to, jak będzie wyglądać przyszłość psychodelików, no jakby trudno jest udzielić odpowiedzi z racji tego, że tak jak już wspomniałem, badań jest na razie stosunkowo niedużo. One na całym świecie ruszyły, dotyczą bardzo różnych zaburzeń i to jest wspaniałe, że wreszcie zniknął pewnego rodzaju stygmat, który wiązał się który był nakładany na naukowców zainteresowanych tą tematyką. Współcześnie to jest wręcz przeciwnie, to jest temat, który jest bardzo modny, jest wręcz mile widziany pod pewnymi względami. Natomiast dużo bardzo zależy od tych wyników badań, które obecnie trwają, czyli wyników badań dotyczących leczenia stresu pourazowego za pomocą MDMA, czy leczenia depresji za pomocą psylocybiny. Jeżeli te badania zakończą się sukcesem, prawdopodobnie będą, znaczy nieprawdopodobnie, tylko MAPS będzie po prostu dążyć do stworzenia ośrodków specjalnych w Stanach Zjednoczonych, w których będą pracować przeszkoleni przez nich terapeuci legalnie, będą przeprowadzać właśnie badanie przesiewowe, organizować sesje dla ludzi, przeprowadzać ich przez to doświadczenie i pomagać im zintegrować to doświadczenie z codziennym życiem. Więc no zobaczymy, tak jak wspomniałem wcześniej, no na pewno nie będzie tak, że psychodeliki prędko zostaną zalegalizowane, to znaczy, że ludzie będą mogli je legalnie kupić i przyjmować we własnych domach. To też nie byłoby rozsądne pod wieloma względami, z racji tego, że to też nie są substancje, które wszyscy powinni przyjmować, to nie są substancje dla wszystkich, wbrew temu, co twierdzili ideolodzy kontrkultury hipisowskiej. Wydaje się, że niektórzy nie powinni ich przyjmować, natomiast moja osobista opinia jest taka, że na pewno nie powinny to być też substancje, za które ktokolwiek jest karany. To znaczy jestem ja osobiście zwolennikiem dekryminalizacji. Nie widzę powodów, dla których ludzie mieliby iść do więzienia za posiadanie czy za stosowanie tych środków, dopóki nie robią nikomu krzywdy. Zresztą ta fala dekryminalizacji psychodelików już się rozpoczęła i w Stanach Zjednoczonych zachodzi proces, który prawdopodobnie prędko się nie zatrzyma. Natomiast pierwsze miasta Denver, Oakland, Santa Cruz i Ann Arbor
przeprowadziły referenda, w ramach których obywatele zadecydowali o tym, że nie chcą być karani za posiadanie i zastosowanie naturalnie występujących psychodelików. To nie jest tak, że te substancje zostały zalegalizowane, że one są ogólnie dostępne. Natomiast ich posiadanie stało się najniższym priorytetem dla lokalnej policji, więc nie jest tak, że one są postrzegane jako zagrożenie dla porządku społecznego. No i to też może warto zaznaczyć, że w kampaniach, których celem było doprowadzenie do tej dekryminalizacji, były mocno eksponowane potencjalne zastosowania terapeutyczne, więc być może będzie podobnie jak w przypadku medycznej marihuany w Stanach Zjednoczonych, gdzie kolejne stany wprowadzały medyczną marihuanę i tam po kilku latach wzrastało też przyzwolenie dla niekarania za użycie też pozamedyczne do innych celów. Więc być może podobny los spotka psychodeliki, natomiast zobaczymy. No tak jak mówię, wiele zależy od wyników badań. Dotychczas rzetelnie prowadzone badania naukowe były najlepszym narzędziem w argumentacji z instytucjami rządowymi. Mhm. Pomału będziemy zbliżali się do końca. Chciałbym jeszcze zadać Tobie kilka pytań, ale wybrałem teraz takie pytanie od publiczności. Psychodeliki powodują ekspansję świadomości czy podświadomości. Na ile jednak efekty tego są trwałe? Mm-hmm. To znaczy tak, stan tego wyraźnego poszerzenia świadomości trwa kilka godzin, czyli no w przypadku psylocybin to jest 4-6 godzin, w przypadku LSD to jest powiedzmy 10-12 godzin i po tym czasie pacjent powraca do swojej wcześniejszej struktury osobowości. To znaczy pod pewnymi względami nie, ale to może zaraz powiem. Natomiast zmiany psychodeliki wywołują tymczasowe zmiany w mózgu, tymczasowe zmiany w organizmie, też ledwie zauważalne. Natomiast gdy ustaje działanie substancji, pacjent wraca do pierwotnego stanu pod wieloma względami. Natomiast długofalowo rzeczywiście ludzie opowiadają o tym, że zmieniło się coś w ich sposobie doświadczenia rzeczywistości. Tak jak już tutaj, Norbercie, wspomniałeś, badacze z Johns Hopkins University zauważyli wzrost otwartości, czyli jednej z tych pięciu głównych domen osobowości. Może warto zaznaczyć, że zgodnie z moją wiedzą zakłada się, że po 30 roku życia osobowość jest względnie niezmienna, a tutaj się okazuje, że mamy narzędzie, które może przynajmniej jedno z tych pięciu podstawowych kryteriów gdzieś tam potęgować, stymulować. Psychodeliki też wydają się zwiększać, poszerzać doświadczenie świata w tym sensie, że na przykład uczestnicy eksperymentów na Imperial College London opowiadali o tym, że długofalowo zmieniło się ich podejście do przyrody, że zaczęli czuć się od niej mniej odgrodzeni, że w większym stopniu czują się ich częścią przyrody. To jest w ogóle osobny temat, dlaczego człowiek opowiada o swojej relacji z naturą, o swoim stosunku do natury, skoro jesteśmy naturą w gruncie rzeczy. Więc to już pokazuje, jak bardzo na podstawowym poziomie czujemy się od niej odseparowani, że mówimy o relacji z nią, a nie o tym, że jesteśmy w niej po prostu całkowicie zanurzeni. Inne też zjawisko, które zaobserwowali badacze z Imperial College, polegało na tym, że nastąpiła nieznaczna, ale zauważalna zmiana w podejściu w akceptacji dla poglądów politycznych, takich proautorytarnych, czyli ludzie stawali się być bardziej wyrozumiali i mieli, przynajmniej tak raportowali, tak twierdzili, że stali się bardziej otwarci na inne punkty widzenia, na inne punkty widzenia, z którymi niekoniecznie się zgadzają. Więc w tym sensie też ich światopogląd uległ poszerzeniu. Nie wiem, czy chcesz coś dodać do tego, co powiedziałem? Może dodałbym tylko tyle, że jeżeli chodzi o na przykład badanie z osobami, które miały depresję, lekoodporną depresję, to faktycznie ten efekt zmniejszający depresję trwał kilka miesięcy, ale zauważono, że po pewnym czasie ta depresja zaczyna powracać. Ja myślę, że tutaj znaczącą kwestią będzie kwestia takiej psychoterapii, takiej psychoterapii integrującej, która dokona pewnej zmiany w zachowaniu. W tym momencie, kiedy pojawia się to okno zmniejszonej depresji,
danie takich narzędzi pacjentom, które pozwolą im radzić sobie na przykład z tą nawracającą depresją. I takie programy już w tej chwili są na przykład oparte na uważności. Mamy wspaniały program MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, który daje osobom odpowiednie narzędzia do tego, żeby radzić sobie z nawracającą depresją. Wydaje mi się, że wykorzystanie tego okna, tych kilku miesięcy może być kluczowe właśnie na dokonanie pewnych zmian. Również terapia akceptacji i zaangażowania. Ona daje takie narzędzia, które pozwalają dokonać konkretnych zmian w zachowaniu właśnie w tym momencie. Dlatego też być może właśnie z tego powodu ta terapia jest jedną z najczęściej łączonych w tej chwili terapii z psychodelikami. Tak, ja jeszcze tutaj pozwolę sobie dodać, bo rzeczywiście jakby to może warto wspomnieć, że w badaniach dotyczących depresji, tym pilotażowym badaniu, po kilku tygodniach u większości pacjentów wróciły symptomy w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast to jest wstępne bardzo badanie i trudno jest tutaj jakby powiedzieć, na ile wpływ na ten nawrót symptomów miało to, że ci pacjenci wrócili do swojego wcześniejszego kontekstu społecznego, powiedzmy. To znaczy, na ile jakby rzeczywiście byli w stanie zintegrować to doświadczenia i zmiany, które gdzieś tam chcieli wprowadzić ze swoim codziennym otoczeniem. I być może to jest wyzwanie dla badaczy prowadzących kolejne badania, żeby jakby zobaczyć, w jaki sposób można tą zmienną manipulować, żeby zwiększyć jakby ten efekt terapeutyczny. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ludzie często wracają do swoich nawet małżonków, do swoich partnerów i trudno jest im opisać to, co przeżyli, więc natrafiają na pewien rodzaj niezrozumienia, być może nie mogą też opowiedzieć, być może nie wszyscy mogą swobodnie o tym w pracy opowiedzieć, co przeżyli, więc być może jest tak, że otoczenie społeczne niejako jak gdyby ściąga z powrotem do tego pierwotnego stanu, który w ogóle spowodował depresję. Inna sprawa, że też badacze psychodelików, nawet najwcześniejsi terapeuci, którzy używali, na przykład Leo Zeff, pionier terapii z użyciem MDMA, przestrzegał, żeby zbyt gwałtownych zmian w życiu swoim nie wprowadzać od razu po sesji. Czyli nie, żeby nie robić coś takiego, że ktoś przeżyje podróż psychodeliczną i następnego dnia stwierdza, że jednak jego, nie wiem, współmałżonek jest źródłem jego wszystkich problemów życiowych, więc rozwiązaniem jest rozwód albo, nie wiem, szybka zmiana pracy. On sugerował, żeby odczekać kilka tygodni i dopiero wtedy jakby zobaczyć, czy te wglądy rzeczywiście mają w dalszym ciągu tak dużo sensu, jak tuż po sesji psychodelicznej. Zdecydowanie ma to sens. Maćku, pomału będziemy kończyli. Ja chciałbym zapytać Cię jeszcze, gdzie szukać wartościowych informacji? Jakie książki mógłbyś polecić? Albo witryny internetowe naszym widzom? Znaczy tak, no jeżeli chodzi o strony internetowe, to no odsyłam oczywiście do strony psychodeliki.org, Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Tam myślę, że jest dobry punkt wyjścia, jeżeli chodzi o odniesienia do literatury również naukowej, również w miarę aktualnej. Jest też całkiem dobra strona Psychedelic Review. Tam w miarę często się pojawiają doniesienia o tym, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o badania psychodeliczne. Dobrym źródłem informacji jest też oczywiście strona MAPS-u, którą polecam niezmiennie, i strona Beckley Foundation. To są dwie fundacje, które rzeczywiście robią kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o popularyzację badań naukowych, jeżeli chodzi o gromadzenie funduszy na ich sponsorowanie. Natomiast jeżeli chodzi o książki, no to najchętniej bym odesłał do Adosa Huxleya, czyli od człowieka, który w największym stopniu wpłynął na to, w jaki sposób w naszej kulturze są postrzegane doświadczenia psychodeliczne. Również do książek, nie wiem, Alberta Hoffmana, podręcznik napisany przez Jamesa Fadimena, który miałem przyjemność przetłumaczyć, również jest całkiem niezłym źródłem informacji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z psychodelików. Ostatnio przetłumaczyłem książkę też o ayahuasce, gdy rośliny śnią, więc jeżeli kogoś interesuje ten obszar, to oczywiście też zachęcam do zajrzenia. No i mogę chyba zdradzić, mam nadzieję, że tutaj wydawnictwo Krytyki Politycznej mnie nie zabije, ale w przyszłym roku ukażą się dwie książki, które przynajmniej jeżeli chodzi o rynek międzynarodowy wydawniczy, no bardzo dużo zmieniły. Pierwszą z nich jest książka How to Change Your Mind Michaela Pollana, która ukaże się na początku przyszłego roku w języku polskim. Druga książka to jest książka profesora Davida Nutta, który no jest jednym z najbardziej szanowanych psychofarmakologów w ogóle na świecie. Popełnił kilka lat temu książkę na temat w ogóle środków psychoaktywnych i ich względnej szkodliwości. W zeszłym roku, czy na początku tego roku, ukazało się nowe wydanie
które w dużym stopniu jest rozbudowane o rozdział dotyczący psychodelików. David Nutt jest człowiekiem, który w dużej mierze przyczynił się do tego, że Robin Carhart-Harris we współpracy z Berkeley Foundation przeprowadził badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego dotyczące tego, jak wpływa LSD i psylocybina na mózg, więc jest człowiekiem, którego autorytet w kręgach naukowych dostarczył ogromnego jakiegoś takiego doładowania dla siły przebicia i w mediach, i w świecie naukowym. Także i książkę Michaela Pollana, i książkę Davida Nutta już teraz mogę wstępnie polecić i zachęcam. A ja bardzo serdecznie Państwu polecam książkę Macieja Lorenza, Psychodeliki uratują świat. Ja przyznam, że dla mnie, tak myślę, że można ją polecić zarówno osobom zaawansowanym w wiedzy na temat psychodelików, bo zawsze znajdą tam bardzo ciekawe informacje, to z różnych perspektyw, i neurobiologicznej, terapeutycznej, antropologicznej, duchowość. I myślę, że to jest też świetny wstęp do tego, żeby w ogóle poznać ten temat. Ja pamiętam jeszcze, jak część tych wywiadów wychodziła w piśmie Transwizję, i pamiętam, jak skanowałem te artykuły i próbowałem wysyłać do profesorów z mojej uczelni, i żeby ich zainteresować tym tematem, z różnym skutkiem, ale naprawdę uważam, że to jest kawał dobrej roboty i serdecznie ci gratuluję, że tą książkę napisałeś. Dla mnie one osobiście jest bardzo ważne. Bardzo miło mi to słyszeć. Dla mnie też jest bardzo ważna i w sumie również ją polecam siłą rzeczy. Super, super. Maćku, bardzo dziękujemy. Moglibyśmy pewnie tak gadać godzinami na ten temat. Tak, mam poczucie niedosytu. To już wiedzieliśmy na samym początku, że tak będzie. Dziękujemy Państwu serdecznie za to, że wytrwaliście z nami, za to, że zadaliście tak wiele ciekawych pytań. Ja bardzo przepraszam, ale po prostu ogranicza nas czas. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Ja mogę tutaj zdradzić, że to będzie cała seria poświęcona psychodelikom. Już najbliższy webinar odbędzie się 28 października ze wspomnianą panią Krystyną, profesor Krystyną Gołębiowską z Polskiej Akademii Nauk. Będę miał też przyjemność prowadzić tą rozmowę i nie mogę się już doczekać. Ona będzie poświęcona wpływowi psychodelików na mózg. Informacje już są w tej chwili na social mediach, ale też wkrótce pewnie pojawią się jeszcze więcej informacji na blogu. W międzyczasie zachęcamy Państwa do czytania, oglądania, słuchania naszych webinarów. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Maćku. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu za to, że byliście z nami. I cóż, i zapraszamy do kolejnych webinarów. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.